A ja dzisiaj nie jestem sam. Jest ze mną Joszuleczka na balkonie. No i jest bardzo zimno. Tak jak mówiłem, na szorcie, kochani, jest mocno zaniesione. Wątpię, żeby cokolwiek było ze słońca dzisiaj. Taka drobna kaszka, nie wiem jak to określić. Takie maciupeńki deszcz. Wy tego nie widzicie, na kamerze nie widać, ja widzę. I jest naprawdę zimno, nie wiem, na moje oko może będzie ze 2 stopnie, jeśli w ogóle będzie 2 stopnie, bo jest naprawdę zimno. Stąd mój ubiór właśnie, bo się ochłodziło. Także zaczynamy kolejny dzionek. Dzionek zimny, wietrzny, także długo nie ponagrywam, kochani, zaraz stąd uciekam. Chciałem się tylko przywitać zaraz po tym szorcie. Mijamy się dzisiaj z Danusią od samego rana, jak statki, no ale myślę, że później się zejdziemy na chwilę i później znowu trzeba będzie lecieć. To wtedy jak będziemy razem, to też coś oczywiście do Was ponagrywamy. Co Joszuleczka? Co Joszuleczka? Ona tutaj ze mną jest, dziewczynka. O. Cały czas. Widać ją. No. Taka dziewczyneczka. Także Wam życzę, niezależnie od pogody, kochani, życzę Wam pogody, ducha i zdrówka. Bo uważam, że jak to jest, to naprawdę można wiele później zdziałać. Myśmy się dzisiaj nawet obudzili dosyć dobrze. Nie mogę narzekać, że się ciężko wstawało. Tylko teraz tak jakoś, wiecie, taki nieraz jest spadek jest energii. To pewno doświadczacie tego samego. No kawka już zaliczona, śniadanko zaliczone. No i dalej do pracy. Także sam zostałem w domu. Kevin sam w domu. Ale to na krótko, niedługo Danusia wróci. No, to jak ona wróci, to ja wyjdę. Ale będziemy się dzisiaj tak chyba mijać, coś mi się wydaje. Ale będzie też czas, że pobędziemy razem oczywiście. Także niesamowicie się ochłodziło. Kurczę, nie wierzyłem w to, że będzie aż tak zimno z samego rana. Także uciekam, kochani. Ubierajcie się cieplutko. Dobrego śniadanka, pysznej kawki. No i co zrobić? I do pracy, rodacy. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa. Witam Was, kochani. Ja właśnie maszeruję do sklepu. Zobaczcie, tutaj podobno ma powstać Aldi. Plac jest duży, taki zaniedbany. Tutaj wcześniej był budynek, który zburzyli. Tam jacyś ludzie mieszkali. A w tej chwili ten plac od pół roku stoi taki pusty i nic się tam nie dzieje. No, nie wiem, czy ten Aldi powstanie, czy nie. W każdym razie ja teraz idę do Dino i do Biedronki. Coś trzeba wymyślić dzisiaj na obiad. Być może, że zupka ogórkowa dzisiaj będzie. Od Biedronce, z racji tego, że dzisiaj jest czwartek, zobaczymy, czy są jakieś nowości. Jeszcze koszyczek chyba wezmę. Jakieś mamy akcesoria rowerowe dzisiaj. Wieszak na rower, jak ktoś lubi jeździć i może mu się przyda, to jak najbardziej. Co tu jeszcze mamy? A tu jest sufitowy wieszak, ok, a tu ścienny. I w ogóle dzisiaj od 4 do 6 mamy jakieś promocyjki. 50% AGD, artykuły kuchenne i do sprzątania, dekoracje świąteczne i sezonowe oświetlenie. Przy zakupie minimum 2 produktów 50% każdy. No to fajna promocja. Tutaj mamy co? Jakieś bramki do piłki nożnej, jak macie chłopaków w domu, którzy lubią pograć. Tu pewnie jakieś takie torby rowerowe. Saszetki rowerowe 35 zł. Siodełka, nawet mamy pokrowce na siodełka, patrzcie, takie miękkie, fajne rzeczy, szersze, węższe. Super. I zeszyty tu widzę się pojawiły. Muszę chyba wziąć takie grubsze ze 2, bo to czasami się dziewczynom kończą i nie ma w zapasie, to zaraz wezmę, jakieś wybiorę. Z jakichś takich grubszych bym chciała. To jest taka bardziej dla chłopaka, taki bardziej zeszyt dla... Ale zaraz pogrzebiemy, tutaj zobaczymy. Kryształowa lampa. No, taka, jakby ktoś chciał. Ona kosztuje 29,99.
Tak poza tym tu nie wiem, czy jakieś nowości są. Kolejnoga jakaś taka mała. Co? 140 zł ta hulajnoga. To fajne laczki ogrodowe takie, o. Więcej nowości nie widzę żadnych. Patrzę tutaj sobie na tych regalikach z jedzeniem, czy coś jakieś ciekawego, jakieś rzeczy ciekawe. Na razie wzięłam tylko dziam. Truskawkowe. Teraz rurka jest moja, bo pada trochę. A tak więcej tutaj nic ciekawego na razie nie widzę. Jakieś takie cukiereczki nowe widzę, pana Kotta. Nie wiem, czy dobre. Jeszcze nie próbowałam takich rzeczy. Tu jeszcze są pozostałości po Wielkanocy. Idziemy dalej. Zobaczcie, takie zestawy urodzinowe świeczek, bardzo ładne, kolorowe, za 6 zł. Balony są, czapeczki. A tutaj mamy karm dla psów i kotów. Active Pet, takie saszetki. Moje psy uwielbiają, wiecie co, te puszki, te saszetki, to wszystko po prostu... jak tylko widzą, to zachowują się, jakby nigdy nic nie jadły. O, patrzcie, jakie z dorszem. Takie saszetki, 150 gram. One kosztują 2 zł. A wezmę moim pieskom. Wezmę im z rybą. Wezmę dwie saszetki. Wiecie co, to się chyba bardziej to opłaca, bo tu jest za 7 zł 4 saszety. Zobaczymy, czy one też są takie z cielęciną i z indykiem. Dwie z cielęciną i dwie z indykiem. A ciekawe, czy są takie z tym dorszem. Podejrzewam, że może nie być. Dobra, to już zostawię tak, tylko wezmę te dwie. Patrzcie, jakie ciasteczka pyszne. Bounty z kokosem. Takie ciastka kosztują 9,45 i jest ich malutko. Bardzo malutko. Są też Twixy, ciastka Marsy. Zjadłabym z przyjemnością, ale za tą cenę mało ciasteczek. Cześć, cześć. I zobaczcie, w Biedronce zrobiłam takie zakupy. Wzięłam perfumy do tkanin. Z tego koloru jeszcze nie miałam. Szczoteczki do zębów. Wzięłam dwie takie kulki Be Beauty. Jeszcze ich nie miałam, także jestem ciekawa, czy są fajne. Ładnie pachną, tak delikatnie. Dżem, tak jak już mówiłam, wzięłam dwa mydełka Linda. Biała herbata i aloes. Też jeszcze takich mydeł w kostce nie brałam, tylko zawsze te w płynie. Róża i peonia takie. Kaszka i dwa sery. Także idę już do kasy. Ja już wróciłam do domku i się rozpakowujemy teraz. Za chwilę się zabieramy za śniadanie, bo już jesteśmy głodni mega. No a pogoda, tak jak widzieliście, jest taka średnia dzisiaj mocno, nie? No. Deszcz. Jest zimno, takie przenikliwe. Chłód w ogóle, tak. Takie, wiecie, przenikliwe zimno jest takie. Wczoraj jakoś się lepiej czułem, a dzisiaj to taki zmarzluszek, dlatego na balkonie niespełna dwie minuty zdążyłem nagrać, bo mnie przewiało. No a jeszcze w ogóle wczoraj też przewiało nas trochę, przemazliśmy, bo byliśmy po południu jeszcze, wiecie, w pracy i ogarnialiśmy tam różne rzeczy właśnie na dworzu i naprawdę wczoraj to było mi zimno, tak jak wróciłam do domu wieczorem, weszłam pod kot, zrobiłam sobie herbatę z cytryną. No. I tak się ogrzewałam, bo po prostu masakra. No ale podobno to już takie ostatnie teraz podrygi tej chłodnej pogody. Ma za chwilkę się ocieplić i to bardzo wręcz. Nawet około 30 stopni ma za chwilę być, także będzie spora różnica, więc... No 28, coś takiego. No to także będzie mocno grzało. Odczuwalne pewnie znaczy, będzie jeszcze lepiej. Czekamy... Może nie czekamy na upały, ale na no ciepło, tak. Na ciepełko jakieś tam, tak. Może nie takie właśnie 30-stopniowe,
20 jest ok. No ale to zimno już mogłoby sobie iść. Chociaż tak jak Wam już nieraz mówiłam, ja to wolę nawet ten chłodek niż jak jest upał. No. Jak mam wybierać, to wybieram już ten chłodek. Tak jest. Ale będzie miło, jak się pojawi trochę słonka, bo w tej chwili jest szaro-buro i ponuro. Jeszcze nie wliczając tej wichury. No, wichura była okropna. Taką wichurę, mówię Wam, w nocy. Tutaj wiecie, teraz jest taki bardzo mocno. Okres przedwyborczy, to wszędzie plakaty gdzieś tam powywieszane u sąsiadów na płotach. No to były takie sytuacje, że zerwało te plakaty. Tak. No, to był aż tak do tego stopnia był silny wiatr. Ja dzisiaj na śniadanie robię sobie chlebek, ten nasz z ziarenkami. Dasz ten chlebek tutaj? Na pomoc dydaktyczna jest. Jest. My go bardzo lubimy. Od czasu do czasu sobie kupujemy. O, tu jest. Pyszny. Uwielbiam go. Jeszcze jak w ogóle dzisiaj go kupowałam, to był ciepły. I będzie się przyjemnie jadło, taki chrupiący. Do tego ja dzisiaj jem taki chlebek z masłem, z serkiem wiejskim. Już Wam pokazuję. Najbardziej lubię ten. Ten z piątnicy lekki. On nie ma tak dużo tej śmietanki, tego płynu tam. I jakoś tak najbardziej mi smakuje. I na to kładę sobie trochę dżemu. Kupiłam dżem truskawkowy, rapsodia. Z Biedronki, rapsodia. Oj, on jest pyszny. Tak. O, kupiłam, bo już mi się kończy. Ostatnio kupowałam w Lewku, a ten jest z Biedronki i on jest w ogóle wyprodukowany przez Daftona Lipno. Także fajnie. Dlatego nam to smakuje. No. I co jeszcze? Z takich zakupów, no to już Wam pokazywałam, co więcej kupiłam w sklepie. To sobie zobaczyliście. No i na razie tyle. Zabieramy się za śniadanko, a potem do obowiązków. Do obowiązków. Także w wolnej chwili na pewno jeszcze coś Wam nagramy. I już jesteśmy po obiedzie. Jesteśmy po obiedzie. Witamy serdecznie po południową porą. Tak. I słoneczną, bo u nas słoneczko wyszło. A mówiłem, że tak zaniesione, że chyba nie masz. Ale u nas wychodzi i się chowa, także tak w kratkę. No, tak troszeczkę tam kropi od czasu do czasu. Ale troszkę przynajmniej cieplej niż rano, bo rano to była masakra. Kinga właśnie wraca od ortodonty. Także uwaga, uwaga. 14 maja chyba będzie zajmowała aparat już. I to tyle z dobrych wiadomości, że będzie zdejmowała aparat. Bo koszt zdjęcia dolnego aparatu to 1000 zł. A górnego 1400. Tak. Prawie 2500. Czy ktoś z Was nosił aparat stały i zdejmował go? I też miał takie duże koszta z tym związane? No. Ja jestem w szoku. Ja też nosiłam taki stały aparat na górę, na górny łuk, ale nie pamiętam, ile kosztowało zdjęcie. Czy w ogóle coś kosztowało? No, może nie kosztowało. Nie wiem, muszę mamy podpytać, może pamięta, bo ja nie wiem. Ja byłam wtedy w wieku takim gimnazjalnym, więc nie jestem w tej chwili w stanie sobie przypomnieć, ale masakra po prostu. Mhm. Także trzeba się przygotować na grubszy znów wydatek, no, ale cóż poradzić, no, cóż poradzić. Cóż poradzić, wiecie, jak to się mówi, na dziecku się nikt nie będzie oszczędzał, nie, tylko jak Danusia zadzwoniła i ja widziałem, że ona się tak za głowę łapie i rozmawia z tą panią rejestratorką, to już wiedziałem, że będzie grubo. Jak odłożyła telefon i mi powiedziała tylko kwotę, tak mi się od razu gorąco zrobiło. Bo wiecie, ja to sobie tak wyobrażałem, bo ja znowu mam tak z zębami, że tak, żeśmy tutaj kiedyś rozmawiali na vlogu, że są ludzie, którzy po prostu genetyczną mają taką skłonność i chociażby nie wiem ile wydali, to i tak będą leczyć za pół roku od nowa wszystko. Mhm. Ja znowu tak nie mam. I na moje wyobrażenie, co tak pomyślałem parę tygodni temu, no tak, Danusia mówi, że już niedługo będzie koniec tego wszystkiego, tych drucików. I tak pomyślałem, tak, zdjęcie dolne 300, górne też 300, no tak jak chodziła na kontrolę, no to 600, no to już jest też fajna kwota. Ale dzisiaj to mnie wcisnęło w fotel normalnie. Pierwsze co, to wiecie, tak nie wiem, jakieś skojarzenie, że to może jakieś oszustwo, może coś tam, właśnie przed vlogiem mówię do Danusi, mówię, słuchaj, mówię, no ale czym jest uzasadniona taka kwota? I Danusia mi tam powymieniała mniej więcej, co jej się udało zapamiętać.
No ale kurczę, kwota jest zaporowa po prostu. No. Zaporowa. I chyba damy taki tytuł vloga, nie? Koniec dobrych wiadomości. No, majątek, koniec dobrych wiadomości, majątek za zęby. No dobrze, że wiecie, że tam no. Pierwszy aparat w maju, drugi pewnie dopiero w czerwcu, także to się jakoś tam powiedzmy rozłoży, nie wszystko naraz. Nie wszystko naraz. To jest taki plus, no ale no, kwota duża, duża. Nie ma co ukrywać. Już lepiej mieć zdrowe, znaczy proste zęby, niż potem kupę kasy na to wydawać. Na pewno później by było jeszcze drożej. To znaczy to z roku na rok, wiesz, te kwoty i tak rosną. Zresztą w ogóle dzisiaj byłam w sklepie, to jest masakra. Masakra. Tak podrożały rzeczy spożywcze, że coś strasznego, nasz chleb, który kupujemy, ten piekuś, w tej chwili kosztuje 5,55. To właśnie ten. Tak. Akurat ten jest z makiem, bo bez maku kosztuje 5,05. No to 50 groszy. A jeszcze chwilę temu kosztował 3,50, także jest masakra straszna. Dzisiaj właśnie... Od 1 kwietnia tak wszystko zdrożało, że po prostu za chwilę naprawdę będziemy kupować tylko chleb i masło i nic poza tym. Strasznie, strasznie. Bo właśnie dzisiaj odpisywałem na komentarz jednej z naszych widzów, która często do nas przychodzi i też mówi, że właśnie napisała w komentarzu, pozdrawiamy oczywiście Milutko, że zauważyła istotną rzecz, że tutaj niby promocja, tam promocja, a tak naprawdę wszystko jest drogie, wychodzimy ze sklepu i wydaliśmy dużo kasy, a mało żeśmy kupili. Także jest ta drożyzna, myślę, że wszyscy odczuwamy. Jest nie straszne. Zapowiada się, że będzie lepiej. Nie zapowiada się. No nie, nie. Życie codzienne jest strasznie drogie. Dziś jest 100 zł, iść to właściwie się nie opłaca na zakupy, no bo cóż, nachodzisz się, a przyniesiesz co? Nic. No, a jeszcze, żeby konkretne zakupy jakieś zrobić. A, to już. To jest już po prostu. Ja ostatnio na vlogu powiedziałem, że niedługo mogą przyjść takie czasy, że teraz wydajemy stówki, aż w końcu będziemy wydawać tysiące. No dzisiaj taki mi się zrobił właśnie, teraz akurat zdjąłem gulałek. Taki gulałek, o. No i na razie smaruję maścią, a później no pójdę do lekarza, bo jak nie pęknie samo, no to... Tak, no bo to ci też uwiera, no uwiera, wiecie, to nawet spać nie można, no i to jest duże, jak widać, rzuca się w oczy. No duże, duże. Pewno widzieliście na vlogach wcześniejszych, że taką gulkę białą miałem. To na pewno widzowie widzieli, bo jak... Ale taką malutką, ruszą, ale to była taka malutka, wiecie, i ona się właściwie nie zwracałem na to uwagi. Mm-hmm. A teraz to tak urosło, że znajomy mi powiedział, że sobie przebił. No mógłbym to zrobić, bo takie rzeczy sobie robiłem sam, ale na razie nie chcę, bo jest bardzo bolesne na dotyk i twarde jest. Mm-hmm. Także jeszcze się... Nie, najlepiej jak... Jak pęknie samo. Tak, tutaj używamy maści ichtiolowej. Tak, maści ichtiolowej. I tribiotyku. Ja myślę, że albo kaszak to się zrobił, albo... jak to się czyrak. Mówi? Czyrak, tak. Także nie wyciskajcie sobie, pamiętajcie, nie dajcie sobie nic wyciskać. Bo ja kiedyś tak zrobiłem i to mi się trzyma już długo, 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 długo i teraz dopiero dojrzało. A było takie pyci jak mały syfek. No. I później stopniowo rosło. I... No, także jak nie wyciskać. Jak nic nie pomoże w ciągu najbliższych dni, to po prostu trzeba będzie iść do lekarza. Najpierw do pierwszego lekarza kontaktu, który da ewentualnie skierowanie do chirurga. No. Ja myślę, że dla chirurga to jest krótka piłka. No nie? Pewnie, że tak. Mój tata kiedyś... Przednie już. Tata mój kiedyś miał bardzo dużego kaszaka. To też naciął mu, wszystko oczyścił i moja mama spokój miała spokój do tej pory. Mhm. Dosyć taki był spory, taki, jeśli chodzi o długość, bo jej się tak rozlał, to jak palec. No niektórzy mają właśnie, bo to jest... To już musiała mieć szwy. Spory Tak, no bo jak taki... No ciekawe, jak to u Ciebie będzie, nie? No. Zobaczymy. No zobaczymy. No ale jakbyście się pytali, no to ja się nie chwalę, bo nie ma trzyma, ale jakbyście się pytali, bo przecież widzicie, no to już wiecie. To takie właśnie się zrobiło. Takie byle co. Takie byle co się do człowieka przypląta i... A jak nie, to sam przebiję. Dzisiaj, tak jak Wam pokazywałam, rano byłam w Biedrze, kupiłam te kulki, jestem ciekawa, czy są fajne. Tak mi dzisiaj włosy stoją, to ale to co. Be Beauty, ten jest z jakimś, z prowitaminą B5, z gliceryną. No i jest taki. A ten jest bardziej taki chyba różany. Jakieś owoce, aloes i jakiś tam olejek. No także będę testować. Tomkowi się ten zielony bardziej podoba. Tak. No mówię Wam, bo była u nas mama, zaprosiliśmy ją na kawę rano. No. I oni sobie tam rozmawiali, a ja niuchałem, tylko zobaczę takie spojrzenie Danusi, dosyć poważne. Mówię, dobra, już nie wącham, bo Ci wywącham wszystko. No,
przemiły zapach, także polecamy, pokazujemy, żeby o. A otwórz ten, bo mam jedną rękę. Otworzymy i ten. O. Też można pokazać do tego i... No, a mi się chyba ten bardziej podoba. Tak? No. Ale to kwestia gustu. Wszystko kwestia gustu. A zakręć, gustu, bo ta jest, a... to się zakręca. A tak o gustach? Mocniej. No tak dosyć ciasno, wam powiem, się zakręca. No, to dosyć odkręca. Ciasno, troszeczkę siły trzeba użyć, no. Ale wiecie co? Nie używajcie na siłę tak, odkręcacie jak słoik, tylko wcisnąć to, tak, o, wcisnąć i już. A ja zwyczajnie odkręcam. Mm. Tylko, że ciasno to tak chodzi, no ale... No, ale ten jest bardzo ładny, także pokażę jeszcze raz. Nieprawda, bo ten jest bardzo ładny. A nie, bo ten jest ładny. Nie, obydwa są fajne tak naprawdę. No. Także przetestuję, czy w ogóle ma, działają i no tak dalej. Płyny na pewno nam działają, nie? Do płukania. Płyny, no te fajne są te perfumy do płukania tkanin. Eden z Biedronki. Teraz sobie kupiłam ten jasny, taki różowy. I podoba mi się tyle, tylko że trzeba go troszeczkę dawać, bo jak no. się za dużo, tak jak ja to zrobiłam, to potem w całym domu pachnie tak to trochę płukarka. Za mocno. I właśnie wyprałam pościel, wypłukałam w tym płynie, no to na cały dom się ten zapach roznosi. No, troszkę za dużo dałam, ale będę już na przyszłość wiedziała, żeby dawać mniej. Po prostu one są w mniejszych butelkach i są bardziej takie... Skoncentrowane. Tak, skoncentrowane i dlatego należy dawać ich mniej. Nie, ale, skondensowane. Ale będę kupowała je, bo podobają mi się te zapachy. Przetestowałam fioletowy i teraz mam jasno różowy. Wiem, że jakieś tam inne nowe zapachy też były, ale ich u nas nie ma, nie mogę ich dostać, ale będę polować, jak tylko się pojawią, to na pewno wezmę, także polecam wam te małe płyny do płukania, perfumy do płukania. Eden, polecam. Eden. No dobrze kochani, to co, my się będziemy żegnać już dzisiaj. Będziemy się żegnać, życzymy wam zdrówka przede wszystkim kochani, pogody, ducha. I żebyśmy się widywali w jak największym gronie. Serdecznie witamy oczywiście nowych widzów, witamy widzów, serdecznie. Bo przybyło. Mamy tak. nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Bardzo się cieszymy, że jesteście. Tak. Dziękujemy za wszystkie wasze komentarze i trzymajcie się. Do jutra. Pa, pa.